Astma jest chorobą uciążliwą, jednak można i trzeba ją leczyć. Skuteczność zależy od wyboru odpowiedniej metody i leków. Źle leczona astma powoduje nasilanie objawów. Jest tak zwany postęp choroby. Parametry po prostu pogarszają się. Wentylacja oskrzelowa również. W związku z tym pacjent coraz gorzej się czuje. Z astmy lekkiej przechodzi to w astmę umiarkowaną, czy astmę później ciężką. I kończy się to na ogół źle. Niezwykle ważną rzeczą jest właściwy dobór inhalatora dla danego pacjenta. Zwykle osoba taka musi przejść szkolenie, by wiedzieć, jak stosować inhalator i wdychać lek. Wielu chorych nieprawidłowo używa inhalatora, a tym samym niweczy skutki leczenia. Mamy oczywiście takie inhalatory czy nebulizatory, gdzie się podaje leki rozproszone poprzez odpowiednie albo ultradźwięki, albo pneumatyczne. Rozproszenie leku i podaje się w ten czas te same leki w ten sposób i to głównie stosujemy w sytuacjach, kiedy jest bardzo nasilone są objawy, w sytuacjach dużej duszności albo u bardzo małych dzieci, jakimi są niemowlęta. Wybór inhalatora zależy od wieku chorego, stopnia zaawansowania astmy i rodzajów leków stosowanych do inhalacji. Mamy inhalatory w postaci krążków, turbuhalerów, aerozoli. Dla małych dzieci stosowane są specjalne przedłużacze, tak zwane tuby. Jest to szczególnie ważne przy stosowaniu leków sterydowych, żeby dziecko otrzymało tylko taką dawkę leku, jaka jest potrzebna, żeby nie wpadała na tylną ścianę gardła zbyt duże ciśnienie, pod jakim jest podawane leku z tego aparatu ciśnieniowego i w związku z tym działa to drażniąco, a po drugie wówczas w jamie ustnej zatrzymuje się za duża dawka leku. Specjalne inhalatory przeznaczone są dla niemowląt. Zrobione są w ten sposób, by dziecko wdychało lek mimo woli. Dla niemowląt mamy jeszcze specjalną maseczkę, którą dziecku przykładamy do buzi w ten sposób. I dziecko normalnie oddycha, my naciskamy lek, wprowadzamy do tuby. I dziecko oddycha normalnie, my tylko to przytrzymujemy przez minutę, żeby doszło do wymiany powietrza, które jest w tubie, z tym powietrzem, które jest w oskrzelach. Wybór odpowiedniego inhalatora wiąże się czasami z kilkoma próbami, jednak dla każdego można znaleźć skuteczną i wygodną metodę inhalacji.